No już szybciej. Wymyśliłem na dzisiaj tyle atrakcji, że ojej. O, dzień dobry, kapitanie. Zapraszam serdecznie. Łódka już na pana czeka. Dziadku, widziałeś? Pan kapitan będzie pływał łódką. Chodźcie. Ale dziadku, w takiej łódce to musi być super. Mus, jak podejrzewam, nie masz drugiej wolnej łódki, co? Nie, niestety. Mam tylko tę jedną. A co to za problem? Możecie popłynąć ze mną. Jui! Oczywiście, łódkę. Łódkę sobie wymyślił. Dzień pełen atrakcji, o tak, już to widzę. Dzień dobry, jestem kapitan Steel. Tak, jestem super, mam łódkę. Ale panie kapitanie, bo ja nie rozumiem. Wiosłujemy i nic nie przepłynęliśmy. Co ty opowiadasz? Kilometry przepłynęliśmy. To dlaczego nadal widać pomost? To przez te wiosła. Coś jest z nimi nie tak. Słuchaj, pozwól, ja spróbuję. No dobrze. Nie, lewa, nie. Czekaj, to twoja lewa, nie. Może ty przejdziesz lewą, a ja prawą. Dobrze. Niech pan uważa, panie kapitanie. Wiem, co robię. W końcu ze mnie prawdziwy morski... Morski wilk! Ja, wiecie, że byłem kiedyś kapitanem sekcji wioślarskiej? Prawdziwym kapitanem? Ojej! A ja, moi drodzy, jestem członkiem ptasiego bractwa i wypatrzyłem wędrownego sokoła w zeszłym tygodniu. O, naprawdę? A gdzie? Pokaże nam pan? Tak, oczywiście. Tam gdzieś był. No to płyniemy. Trzy razy wiosłem mach i będziemy na miejscu. Ty to jesteś super, dziadku. Gdzie my jesteśmy? I gdzie ten cały sokół? Może powinniśmy wracać. Robi się trochę ciemno. Nie, bez przesady. Nie możemy wracać. Tyle jest tu fantastycznych rzeczy dookoła. Na przykład znam tajemniczą jaskinię. A ja tajemniczą zatokę. A ja znam najlepsze piknikowe polanki. A ja świetne miejsce na łowienie ryb. A ktoś, przepraszam, wie, co to tak świszczy? O matko moja, wodospad! Tylko nie to, nie wodospad!